Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was w kolejnym odcinku Watch Dogs. Tak, no idziemy oczywiście do kolejnej misji fabularnej, kampaniowej, głównej. Nie będę tutaj robił żadnych misji pobocznych, chyba nie jest mi to do niczego większego potrzebne. Mogę tego bomba zhakować. $940 miał, nie? Wybaczcie, wybaczcie. Czekajcie, miałem telefon, oczywiście była cutscenka, kurwa, nie miałem jak tego spauzować. God damn it. Co mam zrobić? Znajdź wejście do domu Bedberga. O kurwa. No, tam jest kamera. To będzie ten? No, nie wiem, nie wiem, który to dom. Nie Bedberga, kurwa, Bedbaga. Bedbug. Nie, no gra oszalała, jeszcze on tutaj nie ten, nie chodzi szybko, nawet jak wyłączę profiler, tylko tak powoli spaceruje. Już goddamit, tam do każdej drzwi podchodzić. Może po kamerach patrzeć, nie wiem. Nie zawsze tak kurwa te ludzie zadzwonią w pizdu, rozproszą człowieka w momencie, kiedy akurat coś kurwa robi, ja nie wiem. Tego nie czaję, nie ogarniam, jak to kurwa działa, czy oni wiedzą, że ja zaczynam nagrywać? To jest dziwne. Jeszcze zadzwonią zawsze jak jest cutscenka, to jest najlepsze. Ja mogę wyłączyć mikrofon, nie? Tylko, że jak już mam telefon przy uchu i coś się dzieje, to ja muszę jeszcze wstać do telefonu zazwyczaj, bo telefon kładę dalej, żeby na mikrofonie nie było tych dziwnych, tych wiecie, trytyt, nie? Zazwyczaj telefon kładę gdzieś dalej, muszę wstać, zdjąć słuchawki, tu się coś dzieje, ja nie mogę przeczytać, nic nie słyszę, kurwa, nie ogarniam później. Mam tę kamerę. Kamera mi chyba gówno da, że tak powiem szczerze. Mogę co? No mogę podejść od każdej drzwi do każdych. Na szczęście jak przytrzymam sprint, to on sobie podbieguje. O goddamit. Patrzcie na to. Dobra, to sobie zrobimy tak. Okej. Czyste szaleństwo. Widzę szaleństwo totalne. Czekajcie, tu nie tak. Tak zrobimy. Dobra. Teraz czekajcie. To zrobimy tak i tu mamy tą kłódkę. Nie wiem, zainstalowałem ten program, czy nie? I gotta go, Grandma. Love you. Yeah, I love you.
Mam go śledzić teraz, co? To nie laga. Czy on wsiądzie do samochodu? Tak. Nie lubię misji śledzenia. Nienawidzę, a tutaj jeszcze nie wiem, jak bardzo daleko muszę się go trzymać, żeby w ogóle tak jakby mnie nie widział, nie? Tam jest jeszcze jakiś tron zastrzeżony. No halo! No jak ja tam miałem wjechać za nim? Ominąć to? God damn it. No dobra, no najwyżej to objedziemy naokoło, jak będę miał chyba na mapie, nie? Kurwa, jestem za blisko. No dobra, co my to słyszeliście? Ja nie wiedziałem, że do mnie mogę wjechać. No halo. Halo, bro. No, on wszystko też gasi w samochodzie, jak się chowa. Ej, to ciekawe, no. Dobra, objadę to naokoło. Jak to gubisz cel? Nic nie gubię. Tam mam go, widzę go. Coś tam się przeciska, jakoś, ej, ale co on tworzy? Pomocy. Dobra, objadę to tam, na tamtą dróżkę. Dobra, pojechał w prawo. Bałem się, żeby w lewo nie pojechał, bo wtedy by mnie, kurwa, chyba wykryli od razu. Dalej mam ich śledzić? No chyba tak, kurwa, co ja mam teraz? Gdzie ja mam, kurwa, za nim jechać? Co mam mu zrobić, gro? Powiedz mi to. Mam śledzić, nie? No on się tu zatrzymał. Nie mógłbym śledzić, wiecie, tak skacząć po kamerach jakiś. Byłoby ciekawiej. Okej, sobie wlazł na jakiś teren zastrzeżony, co? Panie, nic nie gubię, gro, nic nie gubię, żadnego celu nie gubię. Tamten się nie jopi teraz, to mogę iść za nim.
Dobra, tu ma jakiegoś przydupasa, co? Są kolejne przydupasy. Ten w sumie jakby się odwrócił, to bym nie zobaczył tak trochę. Goddamit, chciałem gdzieś tam pobyć i schować za drzewa. Nie wiedziałem, co to zrobić. Byłem za bardzo wystawiony na widok. A tu jest problematycznie się tu robi, bo jest już, wiecie, dużo ludków. Oni różnie sobie tam chodzą. Goddamit. Nie, teraz tutaj jakoś więcej tych ludzi było. Wtedy był tylko jeden. Myślę, teraz jest tu więcej jakoś wszystkiego. Nie wiem dlaczego. Może teraz sobie przejdę tędy. Mam też kamery, nie wiem, czy nie zacząć korzystać z kamer w jakiś sposób. Może to by było lepsze. Wcale, że nie gubię celu, gro. Wcale, że nie gubię celu. Gdzie on tam po las? Goddamit, no zaraz to go zgubię, no. No przejdź przez to, przejdź. Zauważyła go gra chociaż na chwilę, to dobrze. Kto mnie kurwa wykrył? Kto tu kurwa był? Mam nadzieję, że się gra zapisała troszeczkę dalej niż wcześniej. Mogłaby. Bo już troszeczkę się tu przelazło i wiecie, jest takie. Mech, jak to będę musiał robić kurwa od początku. God fucking damn it. Niebane, nie lubię czegoś takiego. To jest za dużo, wiecie, za dużo terenu do kurwa łażenia i za dużo ludzi nas może zauważyć. Takie coś mnie denerwuje. Dobra, tamten gdzieś polast, będzie teraz, że gubię cel. Głupia informacja, gubisz cel. Schodźmy tu. W sumie to. Jak stanę sobie tutaj, to mnie nikt nie będzie widział. Właśnie za tego śmietnika będę miał w razie czego łatwiej wybiec, nie? Tak mi się wydaje. Anything? No, and it sounds like the club don't trust Iraq no more. Good.
No ten poszedł gdzieś tam, tam gdzie on będzie las teraz. Sobie tutaj fajkę pali, co? Serio, nikt tego nie słyszał. Kurwa jego. Już się, tu stąd nie miałem jak się wycofać. Nie było go na mapie, kurna gościa. Jak nic go nie było na mapie, no. To jest ten ból. Nie ma czegoś na tej minimapce pieprzonej. Człowiek z automatu nie wie, co ma robić. Madback to nawet za bardzo uwagi na nas nie zwraca, także. No tutaj nie jest jakimś większym problemem. Z tego, co tak patrzę. Dobra, teraz tam mam jakiegoś gościa na mapie, tylko nie wiem jak tam dojść, żeby mnie tutaj ludzie nie widzieli. God damn it. No dobra, teraz mam tutaj gościa na tej minimapie. Wtedy albo go nie zauważyłem całkowicie, albo nie wiem. Muszę też wiedzieć, w którą stronę się kurwa gapią te jełopy, nie? A jak to teraz kurwa przejść, żeby nie być zauważonym? Czego kurwa nie miałem cichej broni? Miała być cicha broń. God damn it. Boże, powtórzę to. Będę. Nie. Jest jedna z gorszych misji. Nienawidzę takich, gdzie jest, wiecie, naprawdę tłoczno. Naprawdę człowiek nie ma pomysłu, jak się poruszać. Niech ten się tutaj kurwa nie jopi. No i ta ciężarówka zmieniła kolor. Tak tylko zauważyłem, nie? Nie ta kamera, Boże, gro. Tom chciałem. Tom? Nie tą. O tą. Tego, bo on tam z najmniejszą chęcią po prostu zamordował. No w sumie on i tak mnie, ten i tak mnie nie zauważy. Zauważa mnie tu albo ktoś z lewej, albo tamci, tamtych dwóch, co sobie tam łażą, nie?
kamera, bo ten tutaj mi był niepotrzebny w cholerę. Tak samo ten bąbel. Jest mi tu kompletnie nieprydatny. No ja gubię cel, nie? Nice. Coś tam musiał usłyszeć ten bąbel, bo poszedł się tam ten zaczaić. Dobra, przejdźmy może tędy jakoś. Gdzie on tam idzie? No nie, god damn it, tak dobrze mi szło. Wiecie co, ja wam zrobię pauzę, jak tam wejdę, to dopiero wam puszczę, co się dzieje dalej, bo to już za długo trwa. Jest masakra. Także poczekajcie sekundę. Okej, dobra, jestem z powrotem tutaj. Tak się zastanawiam, czy nie zacząć go śledzić po prostu po kamerach. Jest ich tutaj dość sporo, ja teraz jestem w miarę dobrym miejscu, chyba mnie tam nikt nie zauważy. Jednego gościa sobie tutaj obezwładniłem. I tak. No. Przemieniłem, czy od samego początku tego się nie dało zrobić tylko po kamerach, a ja łażę tutaj jak głupi. A teraz jest właśnie śledź bedbaga za pomocą kamer, nie? A ja wtedy się tu niepotrzebnie chciałem wbić. Saved your ass, and I can do a lot more if you cooperate. What are the bricks? Look, just get me out of here, man, and I'll tell you. All right, pay attention. I wanna die, man. Czy ja mam go za pomocą kamery eskortować, czy... Jakie śmieszne, za pomocą kamer mam go eskortować, ja pierdolę. I'm
ktoś go zauważył. No to niedobrze. Kurwa, ja go nawet nie widzę. Tam mam coś do hakowania. Aha, telefon. Opuść teren. No sądzę, że to będzie chyba łatwiejsze niż w przypadku, jak tu się wchodziło, bo teraz wszyscy pobiegli za tamtym kurwa królikiem, czy jak mu się tam nazywało. Przynajmniej takie mam wrażenie, że będzie łatwiej, nie? Bo wszyscy są gdzieś tam z tyłu. Teraz można sobie spokojnie przez płotki przeskoczyć i nikt nam nie wyskoczy tak na twarz, tak na YOLO. Dobra, weźmy sobie może jakieś auto, które tutaj jest. Może broń schowam w ogóle. I stąd szpadajmy. No zeszło się tu trochę, nie wiecie co, takie skradankowe typowe zadania są dla mnie czasami zbyt po prostu kurwa ciężkie. Misja wypełniona. I zobaczcie, że dzisiaj tylko ta jedna misyjka w tym odcinku będzie. Ale niestety, kurwa, no nie udało mi się tego zrobić szybciej. Bywam cienki, jeśli chodzi o takie typowe składanie się między tłumem ludzi. Tak jest. No dobra, będą materiały wybuchowe, trzeba tam do Jordiego będzie podlecieć. Ja w tym odcinku strasznie lamiłem, kurwa, no. Wiecie, nie ma się wszystkiego oznaczonego na mapie tak fajnie jak w Mafii 3, już jest dupa, no. Można się od razu po tam kamerach rozglądać i tyle. Nawet nie wchodząc pewnie na ten teren. Tak jest zawsze najwygodniej w takim przypadku. No jak jest za dużo tych kurwa gości w ten dłażom jeszcze, każdy patroluje, to naprawdę bywa ciężko. Bywa ciężko, bowiem. Przynajmniej ja mam ciężko. Niektórzy może tak potrafią, są zajebiści w skradaniu się i w ogóle w grach, ale to nie jestem ja. No dobra, dzisiaj to było na tyle, także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bye.